5. Chanel. Jak przygotowywać się do świąt, to po swojemu. Jak coś ubierać, to ze smakiem. Jak sprzątać, to w swoim rytmie. A jak świętować, to tylko z Pepsi. Batatnia w Polsat News. Agnieszka Gozdera, dobry wieczór. A ten program od inflacji zaczniemy. Na inflacji skończymy. Będą też inne tematy. A pierwsi goście to Jacek Ozdoba, Solidarna Polska. Dobry wieczór, panie dobry ministrze. Wieczór. I Tomasz Trela z Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Sejm dzisiaj zaczął się tak. Zgłaszam wniosek o odroczenie obrad, by pan premier Morawiecki stanął przed Polakami chociaż raz w prawdzie i powiedział im, jak ich zrujnował na święta. Wiemy, że inflacja i drożyzna jest wam na rękę. Platforma Obywatelska pełna hipokryzji. Przecież kilka dni temu głosowaliście przeciwko walce polskiego rządu o niskie ceny energii i ciepła, a teraz mówicie o drożyźnie. Drożyzna w Unii Europejskiej ma twarz Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej. To jest wasza odpowiedzialność. Tarcza nie działa. Dziękuję. Wy do tego doprowadziliście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ padł wniosek formalny... Te kartki czerwone, panie pośle, co tam było? Trzymaliście je dzisiaj? To platforma. Drożyzna. Drożyzna? Drożyzna. No i coś tam. I co? Ale to platformy trzeba zapytać, no ja nie wiem. PiS równa się drożyzna, panie pośle. Nie będę panu, przecież był pan na sali. No dobrze, no, ale ja nie patrzę na platformę, no, ale jest cały pan... czas. Aha, no ale, proszę mi ale, tutaj... ale był pan na sali, no, nie byłem, widział pan, nie, co tam proszę było? Proszę nie wymagać ode mnie, że będę śledził, co platforma trzyma w ręku. Dobrze, nie wymagam od pana, co platforma trzyma w ręku. Kto jest winien drożyźnie na święta, panie ministrze? No to są czynniki złożone, dlatego że pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o inflację, mamy do czynienia z no, powszechnym już tak naprawdę w skali świata, jeżeli chodzi o problem inflacyjny. Ale co więcej mogę powiedzieć, niestety, ale inflacja rzeczywiście będzie elementem związanym z podwyżkami cen ciepła i energii, spowodowany niestety ten giełdowy mechanizm parapodatku, który występuje w ramach Unii Europejskiej. Niedobrym też ze względu na walkę z ociepleniem klimatycznym. To pewien paradoks, że instrument, który miał służyć właśnie polityce klimatycznej, powoduje odwrotny efekt, powoduje drożyznę i jest dużym zagrożeniem dla ubóstwa energetycznego. To wszystko to jest wynik decyzji jeszcze ale jako, niestety ale jako minister rządu. Klimatu, wiceminister, pan jest za tym, żebyśmy się przekształcali energetycznie, czy nie? Bo... Jestem za tym, żebyśmy się przekształcali w zakresie racjonalnym i bezpiecznym z punktu widzenia na przykład geopolitycznej strategii, ale również w zakresie mechanizmów, które nie dotyczą mechanizmów rynkowych, bo sam handel uprawnieniami, gdyby zawierał tylko stały element spadku uprawnień i lekkiego wzrostu stabilnego, to jest zupełnie panie, co innego. Proste pytanie, ale tylko powiem. Proste pytanie. Kto jest winien inflacji i panie redaktorze, tylko dokończę, bo to jest bardzo ważne. Jest tak zwany mechanizm, który powoduje zdjęcie nadwyżki przez instrumenty finansowe, na przykład jak banki. Ktoś gra na giełdzie, płacą Polacy, płacą Europejczycy. To jest nienormalne i to nie powoduje stabilności. Ja mówię o tym, że pana szef chce, żeby wetować wszystkie unijne projekty, te, które wymagają jednomyślności i mówię o polityce klimatycznej. A pan jest wiceministrem klimatu i pytam, jak to się ma do... Nie mylmy samej nazwy kwestii klimatycznej, czy przeciwdziałanie ze zmianami antropologicznymi z kwestiami takimi, jak właśnie dyskusja z czym jest tak naprawdę polityka europejska, bo ona naprawdę nie zmierza do tego, żebyśmy walczyli z zanieczyszczeniem powietrza na przykład. To jest pewna hipokryzja, która wypływa z serca Brukseli, bo to jest ładnie opakowane, a w sercu nie, tego mamy po ładnie teraz usiłuję opakować treści, które są bardzo proste. Zapytałam o to, kto jest winien inflacji, zapytałam o to, czy dostaniemy, czy teraz pytam, unijne pieniądze między innymi na to, żebyśmy mogli przekształcać się w stronę zielonej transformacji. Bo między innymi, no tajem, bo między innymi znaczy tych zielona, pieniędzy, ale... między innymi tych pieniędzy właśnie nie dostajemy przez upór związany z Izbą Dyscyplinarną, jak pan wie. To nie jest tak. Znaczy, pamiętajmy o to, że nikt nie może szantażować Polski, dlatego że ktoś sobie wymyślił jakieś przepisy dodatkowe ponad politykę traktatową. Polacy wchodząc do Unii zgadzali się na reguły, które były i są dalej opisane, a zapisane są przepisami, a są traktatami. A to, co się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś izby, o wątki, które są rozwijane, no, nie znajdują... No tak, dlatego że to jest jakby wyssana
palcach historia, tak? To jest never ending story, który się w tej chwili toczy pomiędzy Polską a Brukselą. Agresja prawna, która jest stosowana, jest absolutnie łamaniem polityki traktatowej. Dobrze wszyscy o tym wiemy, bo nikt nie jest w stanie wskazać przepisów, które zero-jedynkowo mówią, w którym miejscu wymiar sprawiedliwości jest regulowany w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Kraje mają różne systemy, różnie funkcjonują i na tym polegało to członkostwo, żebyśmy akurat tej sfery nie oddawali w ręce europejskich biurokratów. Nie odpowiedział pan na żadne pytanie jak dotąd. Ale które akurat? No, odpowiadam ładnie, pani, jest... ładnie pan opakował w słowa to, o co pytałam. No nie, mówię pani, jak ja słyszę, że jest ETS teraz. I wychodzi lewica i zaczyna mówić, że to jest walka z klimatem i tak dalej, a nie widzą mechanizmów giełdowych, że ktoś sobie gra na giełdzie, rzuca jak w ruletkę i Polacy tak, za to zapłacą. Dobrze, Tomasz, no to ludzie, jesteśmy ofiarą spekulacji na giełdzie. No to chyba tego lewica nie podważy, no przecież to jest oczywiste. Panie pośle? To chyba, że ktoś nie wie, na czym polega system giełdowy. My jesteśmy ofiarą jako Polska polityki Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że można było do tak wysokiej inflacji nie dopuścić również mechanizmami krajowymi. I pani doskonale wie i pan minister też wie, o czym ja mówię. Bo przecież nie jest tajemnicą, że pan prezes Glapiński jest sterowany pilotem przez Jarosława Kaczyńskiego. I gdyby Bank Centralny, czyli nasz Narodowy Bank Polski, reagował zdecydowanie wcześniej, podnosząc minimalnie stopy procentowe, to byłoby mniej pieniądza na rynku. Jakby było mniej pieniądza na rynku, to byłaby niższa inflacja. To powie każdy ekonomista, każdy ekspert. Narodowy Bank Polski tego nie robił, dlatego że Kaczyński schował pilota. Dlaczego Kaczyński schował pilota? Dlatego, że dla Jarosława Kaczyńskiego wysoka inflacja jest bardzo korzystna, bo z tytułu wysokiej inflacji mamy wyższe wpływy do budżetu tylko w 2021 roku ze względu na VAT 30 miliardów złotych. Politycznie ta wysoka inflacja już przestaje być opłacalna, bo Polacy to czują. Ale proszę w związku pani, z tym to się nie przekłada nie, za specjalnie na jakąś popularność polityczną. Troszeczkę pani nie ma racji w tym zakresie, dlatego że może Polacy to czują, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości tego w kieszeni nie odczuwają. Ale ja mówię o tym, jak to się przekłada na wizerunek partii. Ale na poparcie. Ale proszę pani, to czy jak się przekłada i czy się przełoży, to dopiero będziemy wiedzieć. Ja tylko mówię o tym, jaki jest mechanizm działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Bo przecież my, mówiąc o inflacji, nie możemy mówić o inflacji 8-procentowej. Bo pani doskonale wie i państwo wiedzą, że są produkty, które zdrożały 50, 60, 80, 100%. Ale to nie jest winik zawsze inflacji. I doskonale wie, bo pandemia. I taka jest sytuacja. Oczywiście, że była pandemia. Ale to jest naturalna tendencja. Przepraszam, ja mogę się na coś umówić, bo pan minister mówił, ja nie przerywałem. Bardzo bym prosił, żeby mi nie przerywać. Ale już panowie teraz zaczęli dynamicznie rozmawiać razem, zadając sobie też wzajemnie pytania. Ja po prostu mówię, odpowiadając pani na pytanie. I stwierdzam, że oczywiście pan może mówić o mechanizmach handlu na giełdzie, emisjami, ETS-ach i tak dalej. Tylko wie pan, jak to pan mówi do naszych widzów, którzy dzisiaj zastanawiają się, ile mają przeznaczyć na święta, albo inaczej, ile mają wziąć kredytu, żeby kupić prezenty i wyprawić sobie święta, to oni mają te pana wypowiedzi totalnie gdzieś, bo ich to zupełnie nie interesuje, o czym pan do nich rozmawia. Oni oczekują realnego działania. Ja panu powiem, myśmy przedstawili realne działanie jako lewica. Obniżka podatku VAT z 23 do 15%. Co zrobił, nie pan oczywiście, bo pana w Komisji Finansów nie było i nie jest pan w Komisji Finansów, ale co zrobili państwa koledzy? Wyrzucili to do kosza. A to jest realna pomoc dla ludzi, którzy każdego dnia robią zakupy. Jeżeli mamy mówić o pomocy, bo ktoś do tej sytuacji doprowadził, a doprowadziliście państwo... Chciałabym powiedzieć jedną rzecz Dzisiejsze analizy jednego z banków, PNB Paribas dokładnie, wskazują, że szczyt inflacji nie będzie w styczniu ani w lutym, tak jak mówił prezes Glapiński, tylko w czerwcu. Przesuwa się ten szczyt, w związku z tym to jest jednak zła wiadomość dla Polaków, bo to oznacza wydłużenie tego wzrostu cen i ma wynosić 8,2%. I jest to związane jednak głównie z czynnikami krajowymi, a nie zewnętrznymi, bo się dużo mówi o pandemii, a analitycy mówią o tym, że to są czynniki krajowe, po prostu tempo wzrostu płac, oczekiwania płacowe i wzrost cen żywności, panie ministrze. To nie są dobre wieści. Nie można w taki sposób podchodzić. Ja rozumiem, że jakby pan ma zdecydowanie łatwiejszą pozycję jako
opozycja. Zresztą pan zawsze wszystko krytykuje jakby zero-jedynkowo. Ale rozwiązania. Ale no, to nie jest takie racjonalne. Nie można mówić, wie pan. Pan przed chwilą powiedział Polakom, którzy nas oglądają, że przyroczne podwyżki cen prądu, ciepła, a więc czynsze, wielolokalowa zabudowa, wszystkie te elementy, które składają się na czynniki kosztotwórcze, pana nie interesują. Pan to powiedział przed chwilą. Pana nie interesuje wypływ ponad prawie 10 miliardów w ramach deficytu uprawnień, które może one są skomplikowaną kwestią, ale lewica powinna rozumieć, na czym polega opieka obywatela, na czym polegają polega budżet polskiego emeryta czy polskiej rodziny. To Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska akurat wprowadziła na tyle dużo programów, które pan powinien wspierać. Więc ja się dzisiaj zastanawiam, czy pan się stał osobą, która twierdzi, że na przykład antyinflacyjne czy osłonowe programy nie powinny funkcjonować. Pan uważa, że naprawdę nie powinniśmy się interesować obciążeniem parapodatkiem, który wyprowadza z Polski pieniądze i zamiast przeznaczać na przykład na transformację, właśnie na tą transformację, to mamy na tyle duży deficyt spowodowany nie tym, że ktoś nie chce działać w ramach na przykład transformacji, tylko tym, że jest instrument giełdowy. Banki zarabiają, rozumie pan? Banksterzy na panu zarabiają. A pan tego nie widzi, bo wy jesteście po prostu merytorycznie nieprzygotowani, bo taka jest prawda. Panie dzisiaj zderzamy się z czym? Chcę powiedzieć, że uciekł pan na samym początku od pytania, kiedy będą pieniądze unijne, które są pieniędzmi na inwestycje i które mogą zmniejszyć inflację, o której ja mówię. Jeżeli chodzi o na przykład Krajowy Plan Odbudowy, no to tu należałoby zapytać pana ministra Szymańskiego. No to pan minister Szymański jest odpowiedzialny. Ja myślałam, że należy zapytać pana i pana środowisko, bo to pan minister Ziobro jako minister sprawiedliwości przewidział i miał rację. Między innymi za Izbę Dobrze, to niech pani wskaże w polityce traktatowej, w traktatach, gdzie jest zapisana kwestia wymiaru sprawiedliwości. Ja panu mogę wskazać liczne wypowiedzi, w których ja pani wiem, mówię, że już nie ma czegoś takiego. Ale jakbym pan wiedział jakie, w których rząd obiecuje likwidację Izby Dyscyplinarnej. I było to jeszcze latem i mamy szczęśliwie połowę grudnia. Pani redaktor. Ale sami chcieliście to zrobić. Redaktor, Krajowy Plan Odbudowy i mechanizm tak zwanej praworządności, warunkowości, tak w ogóle nie powinien funkcjonować. To proszę zaprosić do studia pana ministra Szymańskiego. Niech przyjdzie i niech powie to, niech powtórzy w takim razie słowa. Niech pan powtórzy górnikom teraz, że nie chcecie unijnych pieniędzy, które są bardzo potrzebne na zieloną transformację. Nie, ale to nie jest też tak. Dlatego, że takie regiony jak Wałbrzych, jak Górny Śląsk stracą gigantyczne właśnie pieniądze. Tak, a na jakich zasadach one są? Jeśli nie dostaniemy unijnych pieniędzy. Uspólnotowienie długu? To masz prawo. Panie redaktorze, pani by chciała wziąć kredyt na niepreferencyjnych zasadach? Panie ministrze... Ale pana premier chciał to zrobić. Ale myśmy głosowali przeciwko, tylko ja tłumaczę akurat, jak wygląda to i nie można przedstawiać widzom w ten sposób właśnie tych informacji. Trzeba to widzom naszym bardzo jednoznacznie wytłumaczyć. Pan minister Ozdoba reprezentuje takie środowisko polityczne, które... Przewidziało. Dziękuję bardzo panu. Absolutnie nie utożsamia się z rządem premiera Morawieckiego i premiera Kaczyńskiego w kwestii Europejskiego Funduszu Odbudowy. I to im trzeba oddać. Oni są w tej sprawie bardzo konsekwentni od samego początku, samego końca. Nie mieliśmy racji, niestety. Ale też bardzo chciałbym, żeby nasi telewidzowie usłyszeli, że w Polsce i do Polski powinno trafić 270 miliardów złotych. Na razie tych pieniędzy nie ma. Złożyliśmy wniosek 3 maja tego roku. Wszyscy ponaglali, żeby szybko złożyć wniosek, bo w tym roku powinniśmy dostać zaliczki. Nie mamy tych pieniędzy, dlatego że jest między innymi w polskim parlamencie taki pan Ozdoba. Dzięki panu Ozdobie nie ma tych pieniędzy. I chciałbym, żeby teraz cała nasza Polska zobaczyła sobie na pana Ozdobę i zobaczyła tak. Mogły samorządy mieć pieniądze na rozwój. W cyrku, czy pan poważną debatę prowadzi? Argument. Merytoryczny argument. Gdzie ma pan w polityce traktatowej? Cyrkowiec to jest pan i pana kumple. Dobrze, to niech pani powie, czy wymiar sprawiedliwości jest gdzieś uregulowany w traktatach związanych z Unią Europejską? Jak pan przestanie mówić cały czas to samo, to ja panu proszę to wskazać. Proszę pana, cztery miesiące temu Jarosław Kaczyński, Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła, musimy ją zlikwidować. 3 miesiące temu na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, na forum najwyższego ciała i gremium europejskiego, pan premier Morawiecki, odpowiadając na pytanie, mówi tak. Rzeczywiście, Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła. W listopadzie, który minął, przedłożymy projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną. A dzisiaj mówi, nie będziemy działać pod niczyim pistoletem. Ale pytanie do pana Ozdoby, który z cyrkiem ma dużo wspólnego, bo tam Kowalski i ta ekipa cała. Ale Morawiecki to pana kolega czy mój? Kaczyński to pana kolega czy mój? Ale szczerze do ludzi. Pan nie
rozumiem, pan, że po pan z jednej strony mówi... Morawiecki to pana kolega... No dobrze, ale to jest jakaś narracja... Panie pośle, teraz pan stop. Ja chcę się odnieść do pewnego argumentu merytorycznego. Ale może pan powiedzieć, czy Morawiecki to pana kolega, czy... Panie pośle, ale już, no bardzo panu proszę. Chcę odpowiedzieć panu, jeżeli chodzi o pewne hipokryzje, czy właściwie dwa różne płaszcze. Z jednej strony pan mówi, że te pieniądze są potrzebne, ale z drugiej strony pana koledzy z Europarlamencie wcale tak nie uważają i występują przeciwko przyznaniu środków finansowych na rzecz Polski. Poza tym pan musi wiedzieć o tym, że jak pan bierze kredyt, bo to jest dobra rada, to musi pan czytać wszystkie punkty, które są zawarte. Pan doskonale wie, że te pieniądze, one nie są za darmo. I jak pan porówna te wszystkie przepływy finansowe, to pan doskonale wie, że one nie są tak racjonalne. Czyli ja mamy, nie chcemy tych pieniędzy, tak? Ja nie powiedziałam, ale że... Ale nie chcemy tych pieniędzy. Nie, ale ja próbuję panu wytłumaczyć. Nie, ale Widzą, proszę wytłumaczyć. Dlatego, że jest coś takiego... A czy pan uważa, że na przykład, jeżeli ktoś nie może wziąć długu, już na przykład... Ale chce pan te pieniądze, czy nie? Ale, no ale dobrze, chce pan, czy nie? Ale naprawdę, no to... Ale konkretnie, chce ale pan, chcę odpowiedzieć panu na to pytanie, jeżeli chodzi o nasz element związany z uwspólnotowieniem długu. Pan tego kompletnie nie rozumie, bo wy przyjmujecie wszystko, co daje Unia Europejska, absolutnie tego nie analizując. Wie pan, na czym polega profesjonalizm na przykład niektórych parlamentarzystów w innych krajach, że oni naprawdę analizują. To nie jest tak, że wszystko, co jest wymyślone w Brukseli, jest zero-jedynkowo. Zgadza się, ale, no, ale się wy tego akurat w ogóle nie rozumiecie. Ja jestem zdziwiony, że pan na przykład jest w stanie dzisiaj środowiskiem politycznym nie potępić europosłów, którzy twierdzą, że tych pieniędzy nie chcą. No bo pan teraz chce, a ci europosłowie nie chcą. No to po co wzywają? Bo mamy jeszcze 5 minut. Pewne szaleństwo, które robicie. To niech pan teraz Polakom odpowie, jak pan próbuje jakieś takie zabiegi dziwne robić, że pana europosłowie nie chcą, ale pan chce. Wie pan co? To jest różnica. Wie pan, jaka jest różnica między mną a panem, że zarówno ja, jak i moi europarlamentarzyści bardzo chcemy tych pieniędzy. No to po co? Pojechaliśmy do Brukseli po to, żeby zablokować pieniądze. No, że gratuluję. No, gratuluję. To jest różnica. A nie ma listu europosłów. Panowie, jak się dowiadujemy właśnie, bo powiedział to były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, jutro o 9 na Komisję Zdrowia wjeżdża jednak projekt pana posła Hoca, który da uprawnienia pracodawcom, ma dać takie, żeby mogli wiedzieć przynajmniej w jakimś zakresie, czy ich pracownik jest zaszczepiony. I chciałabym wiedzieć, co Solidarna Polska na to, dlatego że macie w swoim gronie też głośnego posła Janusza Kowalskiego, który razem z Anną Marią Siarkowską krzyczą głośno o wolności, o konstytucji i jak podchodzicie do takich właśnie projektów? My mamy tutaj to, że są różne zdania, to jest oczywiste. Tak? No, nie mamy w tym zakresie żadnej dyscypliny i każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. My akurat to nie jest kwestia odpowiedzialności, żeby mówić Polakom, co jest teraz w interesie zdrowia. Ja odpowiadam w swoim imieniu, ja jestem osobą zaszczepioną, zachęcam do tego i uważam, że elementy związane właśnie z takimi uprawnieniami dla pracodawców są bardzo racjonalne, ale z drugiej strony zauważam argumenty, czy właściwie toczącą się dyskusję, która, szczerze mówiąc, zabiera bardzo już niebezpieczny kształt, bo z jednej strony słyszę, że trzecia, czwarta dawka, z drugiej strony widzę, że też dużą polemikę i wycofywanie się niektórych ekspertów, co w pewnym sensie może powodować, że to jest, no przecież sama doskonale pani redaktor, mam nadzieję, że kiedyś pani trafi do rządu, bo pani dobrym rzecznikiem. Powiedział pan, że ma pan taką nadzieję? Tak, na przykład, bo pani ciekawym rzecznikiem rządu. Ja dziękuję bardzo. Ale którego rządu? Panowie, nie ma tej dyskusji, nie jestem w butach żadnego rzecznika, tylko w swoich. Jak coś tego zdra się nazywam, pracuję w Polsat. Proszę wybaczyć, ale dzisiaj dużo akurat miałem spotkań z panią minister, dlatego tak już przywykłem do takiego zwrotu. Ale nawiązując do tej całej dyskusji, która się toczy, w różnych krajach walka z pandemią jest inaczej realizowana. Jutro się odbędzie dyskusja, która będzie w parlamencie na pewno burzliwa, ale służy temu, żebyśmy rzeczywiście walczyli z COVID-19. Ja mam inne tutaj zdanie niż moi koledzy. Ma pracodawca mieć takie uprawnienia? Ma wiedzieć, czy jego pracownik jest zaszczepiony, czy nie? Ale z drugiej strony wiem, że są głosy, które polemizują z tym i są konkretne argumenty. Ale które głosy powinny bardziej wybrzmiewać w obliczu tego, co się dzieje, w obliczu ponad 500 zgonów dziennie? No, ja jestem zwolennikiem jednak słuchania lekarzy i tych rekomendacji, które wypowiadają z serca świata nauki. I jeżeli takie argumenty będą podniesione, to sądzę, że będę głosował za.
Znaczy, no to jest zupełnie inne podejście niż pan Janusz Kowalski, ale to oczywiście pana ministra zdanie. Ja mam zdanie takie. My, jak ta ustawa wpłynie, będziemy zgłaszać do ustawy. To właśnie zakochał w tym Kowalski, że pan ciągle tak o nim mówi, gdzie program, to ciągle o tym Kowalskim. Ja z Kowalskim? No tak, no ciągle jakieś takie. Ja wiem, że lewica jest barwna. No wie pan, ale kurczę, ale proszę, mnie pan podejrzewa, ojeju. Ja go przekażę mu, że pan jest taki zainteresowany. Proszę SMS-a wysłać albo coś, jakieś buziaczki, jak pan chce, nie wiem. Panowie, no ja myślę, że pan były minister Kowalski w ogóle ogląda nasz program. Serdecznie pozdrawiam. Wracam do tej sprawy, bo ta sprawa jest bardzo poważna. To, absolutnie, że rząd nie ma tutaj żadnego takiego jasnego planu działania i trochę parlamentarzyści wrzucają, trochę rząd, trochę rozporządzenie, to jest przykre. Czekamy na ten projekt ustawy. Jeżeli jutro będzie dyskusja, na pewno złożymy do tego projektu ustawy naszą propozycję, aby szczepienia były obligatoryjne dla osób 18+, i ażeby wprowadzić lockdown dla niezaszczepionych. To, co robią inne kraje Unii Europejskiej. Dlatego, że nie możemy sobie pozwolić jako Polska, żeby narażać na szwank, na utratę zdrowia naszych obywateli. Przez nieróbstwo rządu, przez nieróbstwo ministra zdrowia umierają ludzie i chorują ludzie. Wie pan ludzie. Co, ja raczej uważam, widziałam takie doniesienia, że minister jest w awangardzie tych zmian, tylko niekoniecznie ma poparcie. Ale wie pani, ale że gdyby mógł, to by tutaj zrobił więcej. Ale to ja pani być powiem, może poszedłby w tym kierunku. To wie pani, tylko co się robi w takiej sytuacji? Jeżeli minister by chciał to zrobić, a nie może tego zrobić z punktu widzenia politycznego, wychodzi i zdaje resort. Bo minister zdrowia to jest człowiek, który bierze odpowiedzialność za pani zdrowie, pana ministra zdrowie i za moje wychodzi, zdrowie. Ja tak się wczoraj... Jak parlamentarzyści lewicy z koła lewicy, tak? Jak się nie zgadzają. Ja wczoraj się zaszczepiłem, żyję, funkcjonuję, trzecia dawka, wszystko jest w porządku. Pan minister, znając pana ministra, pewnie też się zaszczepił. Chciałem zażartować, jakie są efekty uboczne, ale tak, wiemy, no takie no nie, ale nie. Proszę się nie bawić Kowalskiego, bo pan jest troszeczkę na innym poziomie. To nie jest naprawdę teren żartów, powiedziałam. Nie, to nie jest teren żartów. Trzeba uważać z żartami. Dlatego wie pani co, ja mówię bardzo serio. Umierają ludzie. Tak, dlatego mówię bardzo serio i bardzo poważnie. Dwa tygodnie temu położyliśmy na stół naszą propozycję i projekt ustawy. Gdyby wprowadzić tę ustawę, obligatoryjne szczepienia, wie pani, że daję lewą rękę, tutaj kładę do ucięcia, że gdyby ta ustawa obowiązywała, 20% więcej obywateli poszłoby się szczepić. Byłyby kolejki w punktach szczepiennych. Rząd się po prostu boi. Ja nie wiem, dlaczego rząd się boi. Co zrobił Kowalski, Siarkowska, Morawieckiemu i Kaczyńskiemu, że oni się boją? Jesteście zbyt miejsce tutaj, panie ministrze, dlatego że są kraje, które jednak poszły w inną stronę. I jak patrzymy nawet nie na wskaźniki zakażeń, dlatego że tam są nowe mutacje, zakażenia są, ale po prostu jakby kwestia liczby zgonów. Tutaj jest drastyczna różnica, niestety na naszą niekorzyść. No tak jak wspomniałem, u nas jest różnica zdań w tym zakresie i należy oczywiście też przeanalizować te wszystkie. Ale czy to znaczy, że różnica zdań, wie pan, tylko kiedyś różnica zdań rozumiem, się musi skończyć. Mogę dokończyć. Pani redaktor, no było tak, że pamiętam okres początkowy pandemii, gdzie mieliśmy zupełnie inne nastawienie niż na przykład Szwedzi. Wszyscy mówili później, że Szwecja ma dobrą zdanie. Ale już Szwedzi wiemy, że nie mieli racji ale teraz. Ja też nie jestem przekonany, czy my wszyscy mamy rację, tak? Ja wiem, że nie ma lepszej metody, ale też nie chciałbym komuś narzucać takie obowiązkowe rozwiązania i nie wiem, czy to jest najlepsza formuła. Obowiązkowe, bo, nie przymusowe, pan bo tak, dlatego użyłem słowa obowiązkowe. To sądzę, że nie jest najlepsza też droga, ale z drugiej strony rozumiem te argumentacje, które wypływają, więc jeżeli się takie głosowanie pojawi, na przykład z taką poprawką, to też należy to oczywiście przeanalizować. Ale są ludzie, którzy mają inne poglądy. Inne, ale na co? W XXI wieku, panie ministrze, na co mają inne poglądy? Czy szczepionki działają? No, ja nie będę z nimi polemizował, też nie chciałbym ich jakoś, nie wiem, krytykować. Tak? No też nie możemy, jesteśmy w kraju demokratycznym i należy szanować innego zdania. Nie można czegoś takiego robić. Wie pan co? Ci, którzy nas oglądają, mają być, nie wiem, ciemnogrodem czy coś takiego. No nie, ja tego nie powiedziałam, ja tylko mówię, że my dyskutujemy o poglądach na szczepionki, a mamy ponad 500 zgonów tylko na to schorzenie. Pani redaktor, ja się zgadzam, ja mam takie poglądy pewnie przybliżone do pani, ale mogę powiedzieć na przykład, że irytuje mnie ta cała dyskusja z maseczkami i tak dalej. Jeżeli nawet w 1% ta maseczka ma chronić i ona rzeczywiście coś rozwiązania wprowadza, to uważam, że naprawdę ta droga jest odpowiednia do tego, żeby... Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, bo państwo często obserwując i mówią, a dlaczego jesteście hipokrytami i siedzicie bez maseczek, jesteśmy zaszczepieni, przetestowani. W związku z tym jakby wiemy po prostu, że nie stanowimy dla siebie zagrożenia w tym sensie. Ja myślałem, że to powiem, ale jak słyszę wypowiedzi pana ministra, to w tym rządzie popękanej prawicy mam wrażenie, że Ozdoba byłby lepszym ministrem zdrowia niż Niedzielski. I mówię teraz całkiem serio i poważnie, bo przynajmniej
przynajmniej przyznał, że każdy argument i każdą propozycję trzeba rozważyć. Naprawdę, bo to nie są żarty. I tutaj to nas powinno łączyć. Walka o zdrowie i życie obywateli powinna łączyć całą klasę polityczną. Dlatego liczę na merytoryczną, spokojną dyskusję. Tak, i będziemy o tym merytorycznie i spokojnie dyskutować, przekazywać swoje argumenty, swoje opinie. To ja bym chciała o tych obostrzeniach w takim razie, dobrze? Materiał za moment, jak już pożegnam panów posłów, dlatego że rzeczywiście od jutra nowe obostrzenia i jutro wjeżdża, tak jak powiedziałam, ten projekt długo wyczekiwany posła Hoca na agendę sejmową. Żałujecie tych pięciorga parlamentarzystów, którzy się pożegnali z Lewicą? To tak na koniec. Nie pożegnali się z Lewicą, pożegnali się z klubem, bo są w Polskiej Partii Socjalistycznej, więc z Lewicą się nie pożegnali i mam nadzieję, że się nigdy nie pożegnają. Tomasz Trela, Lewica, Jacek Ozdoba, Solidarna Polska. Dziękuję panu. Szczepmy się wszyscy, dokładnie bardzo, tak. Bardzo dziękuję raz jeszcze, za chwilę ekspertów zapytam między innymi właśnie o te zmiany, które od jutra i o takie tragedie covidowe, bo jak kolejny dzień pokazujemy materiał o ciężarnych kobietach, które leżą pod respiratorem, pod ECMO i rodzą wcześniaki, które też są w krytycznie ciężkim stanie, no to rzeczywiście są to gigantyczne tragedie. Jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Nie mamy żadnych pragmatycznych narzędzi do kontrolowania stanu zaszczepienia. Jeżeli w Polsce przedsiębiorcy nie mają problemu z selekcjonowaniem swoich klientów pod kątem ubioru, to nie widzę również problemu, żeby mogli wymagać certyfikaty covidowe. Rząd świadomie chce przerzucić obowiązek sprawdzania certyfikatów szczepień na przedsiębiorców. W innych krajach to potrafią to robić, więc Polska nie jest gorsza. Nie poprzemy żadnych rozwiązań, które łamią prawa i wolności obywatelskie. I już teraz są z nami profesor Wojciech Naumnik, dyrektor szpitala tymczasowego w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze. I doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to panów zdaniem, może pan doktor Posobkiewicz najpierw, poprawi w szybkim tempie, czy wdającym możliwość jakiejś takiej szybkiej rzeczywiście poprawy tempie sytuacji, jeśli pracodawca będzie miał takie narzędzie, jeśli ma dostać narzędzie weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie? Powinien mieć narzędzie i powinien mieć możliwość. Ja od kilku miesięcy mówiłem, że pracodawca, który jest odpowiedzialny za bezpieczną organizację pracy na terenie własnej firmy, bezpieczną dla wszystkich pracowników względem siebie, dla kontrahentów, dla ewentualnych klientów, tak jest w przypadku gastronomii czy lokalów kultury, powinien mieć możliwość sprawdzenia i powinien mieć możliwość wymogu od pracownika, żeby na poszczególnych stanowiskach był zaszczepiony. Wymogu, ale za chwilę ktoś powie znów, że wolność i że ingerencja w to, jakie preparaty medyczne przyjmujemy, panie doktorze. Jak już ci, co mówią, że o wolności w przypadku, jeżeli chodzi o zdrowie i życie, to mam wrażenie, że to zdrowie i życie mają nie powiem gdzie. Co jest dla nas najważniejsze? Dla nas powinien być najważniejszy człowiek, jego zdrowie i życie. Jeżeli ktoś będzie się zasłaniał źle rozumianą wolnością, a tak naprawdę swoim egoistycznym podejściem do życia, swoją wygodą, to jest to po prostu błąd i niehumanitarne podejście. I nie jest tak, że w tej chwili już nie można sprawdzać. Są przykłady dobrego podejścia oddolnego. Rozmawiałem z dyrektorem Teatru Komedia z Wrocławia, który od 1 grudnia wprowadził obowiązek posiadania certyfikatów przy wejściu do teatru i nie ma żadnych problemów. Wszyscy mają sprawdzane i jest 100% biletów sprzedanych. Restauracja Elefant w Warszawie, do której chciałem się wybrać ze znajomymi kilka dni temu, z tego względu, że tam jest też obowiązek posiadania certyfikatu, okazało się, nie mogliśmy wejść tylko dlatego, ponieważ były wszystkie stoliki zajęte. I to mi się podoba. Nie brakuje mądrych ludzi, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wśród klientów. I inni powinni brać tylko z tego przykład. A strona rządowa i parlament powinni jak najszybciej wprowadzić takie rozwiązania, żeby można było to praktykować powszechnie. Panie profesorze, bo bardzo dużo właśnie mówią politycy o takim konflikcie wolności i bycia w społeczeństwie, odpowiedzialności za innych. Czy w ogóle pan widzi taki konflikt, czy tu już nie ma czasu na dyskusję?
Znaczy nie ma czasu na dyskusję. Ja powiem może tak. Ja jestem lekarzem, czytam zalecenia Rady Medycznej. Drodzy Państwo, wybitni specjaliści chorób zakaźnych napisali w zarządzaniu z 22 listopada pięć punktów, co trzeba zrobić, żeby poradzić sobie z epidemią. I tam oczywiście pisze, że szczepić, doszczepić, dystans, dezynfekcja, maseczka, o czym wiemy, ograniczyć zbiorowiska, spotkania, imprezy masowe i punkt piąty, egzekwowanie. I to jest pięć punktów w istocie bardzo mądrych, a my teraz obserwujemy dyskusję, jak każdy z tych punktów obejść. Poglądy, niepoglądy i tak dalej. Więc tu nie ma czasu na dyskusję. Chcę zapytać o takie przypadki, o jakich też mówimy ostatnio. I to są tragiczne przypadki, panie profesorze. Młode kobiety, które są w ciąży, które są niezaszczepione, które trafiają pod respirator czy płuco-serce, gdzie rodzą się wcześniaki, które są także w bardzo ciężkim stanie. Jest na przykład we wrocławskiej klinice ciężarna w 23 dniu ciąży i nie można jeszcze zrobić cesarskiego cięcia, bo dziecko jest za małe. I profesor Goździk mówi, i to jest po prostu naprawdę wstrząsające, będziemy się starali utrzymać ją przy życiu i na ECMO co najmniej 2 tygodnie, a potem będziemy musieli podejmować z położnikami dramatyczne decyzje. Czy pan spotkał się w swojej praktyce ostatnio z takimi przypadkami, tak dramatycznymi? Znaczy, taka sytuacja miała miejsce też podobnie w naszym szpitalu, ale ja chcę powiedzieć, jeszcze dwa aspekty poruszyć, że w zasadzie nas nie dziwi 30-latek, 20-kilkulatek, który jest pod respiratorem. Dzisiaj, drodzy Państwo, wypisaliśmy 27-latka ze szpitala tymczasowego, który był pod respiratorem, z ciężką niewydolnością oddechową. I ten chłopak pół roku temu stracił swego ojca. Pytamy się, dlaczego się nie zaszczepiłeś? A, bo myślałem, że jestem młody, silny, nic mi się nie stanie. Więc zero refleksji. Takie sytuacje się zdarzają cały czas. Przeżył ten chłopak, jak rozumiem, tak? Mówił pan, że go wypisaliście właśnie, więc... W doskonałym stanie. 18-latkę wczoraj też wypisaliśmy, na szczęście z sukcesem. Ale ci ludzie nie mają refleksji, rzut zupełnie. Nie potrafił przekonać rodzinę, żeby jednak się rodzina zaszczepiła. A tak jak pani redaktor powiedziała, takie tragedie my słyszymy na co dzień i widzimy. No właśnie, bardzo, bardzo głośno ostatnio jest o kobietach ciężarnych, które trafiają do szpitala w ciężkim stanie i jest walka o uratowanie i matki, i tego dzieciaczka. Doktor Posobkiewicz, czy jest taka mała świadomość wśród kobiet w ciąży? Czy jest jakaś, nie wiem, czy można bardziej ze strony tych, którzy się opiekują tymi ciążami, czy można jeszcze jakoś bardziej te panie namawiać, uświadamiać? W czym leży problem tutaj, panie doktorze? Na szczęście są też kobiety, które są świadome. Pan profesor tutaj bardzo delikatnie nazwał to takim brakiem refleksji, ale musimy to nazwać po imieniu głupotą. Jeżeli ojciec umiera na COVID, dla syna jest to niewystarczający powód do tego, żeby się zaszczepić, no to jest to głupota. I niestety przez tą głupotę ludzie umierają. Na szczęście do punktu szczepień przychodzą kobiety ciężarne. W dniu wczorajszym była pani, która dwie pierwsze dawki przyjęła w ciąży z 4-miesięcznym pięknym synkiem, przyszła na szczepienie. On, siedząc jej na ręku, przyglądał się, jak mama była szczepiona. Krótko po niej była kobieta w 4. miesiącu ciąży, też z dzieckiem na ręku, też zaszczepiona. I dla nich było to czymś normalnym, że najlepsze to, co mogą zrobić dla siebie, dla swojego dziecka, to jest zaszczepienie się. Niestety nawet nie wszyscy ginekolodzy, położnicy, nie wszystkie położne przekazują tą wiedzę ciężarnym albo pozostawiają im tą decyzję, mówiąc, proszę zrobić, jak pani uważa, to jest pani decyzja. Ale czy to jest jakiś mit, który pokutuje, że kobieta ciężarna jest, właśnie nawet nie wiem, jakiego rodzaju mit, że nie powinna się szczepić, czy że to może jej zaszkodzić? Jak pan sobie to tłumaczy? My wiemy jedno, że rekomendujemy tylko przesunięcie z 1. trymestru ciąży decyzję na szczepieniu od 4. miesiąca. Nie dlatego, żeby szczepionka była szkodliwa dla dziecka, ale dlatego, że ponieważ może wystąpić taka reakcja z podwyższoną temperaturą, która jest niewskazana w przypadku organogenezy, czyli tworzenia narządów. Czyli po 1. trymestrze już można bez problemu? Jak najbardziej tak, i wiele kobiet świadomych to robi, a są już tysiące kobiet zaszczepionych w ciąży. Jest już wiele kobiet, które urodziły po pełnym cyklu szczepienia i bardzo szczęśliwie. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ to, co żeśmy wspomnieli, czasami ten przebieg ciąży
podobnie jak zresztą też w grypie, w COVID-zie jest bardzo ciężki i kończy się czasami śmiercią matki, udaje się uratować dziecko, czasami obydwoje giną i nie warto jest ryzykować takiej tragedii. Panie profesorze, do 14 na szczepienie dzieci, bo ruszają szczepienia dzieci, zapisało się około 50 tysięcy dzieci w wieku 5-11 lat. No pewnie teraz o tej godzinie już jest to ileś tysięcy więcej, ale tych szczepień ogólnie można, znaczy skierowania ogólnie wystawiono w tej grupie wiekowej dla 2 700 000 dzieci. Te kilkadziesiąt tysięcy w pierwszym dniu to jest, tak pan się spodziewał, to jest bardzo mało, to jest dużo, jak pan to ocenia? Ja bym się spodziewał, miałem nadzieję, że jeszcze więcej osób się zapisze na szczepienia, zwłaszcza, że tak jak słyszymy od kolegów pediatrów, że o tych liczych dramatach wśród osób młodych, którzy też chorują i my to widzimy też opiekując się dorosłymi, że przesuwa się zdecydowanie ten wiek chorych. Wiek chorych, no 18-latka, 20-kilkuletni pacjent i młodsze osoby, więc naprawdę spodziewałem się, że więcej osób się, że tak powiem, zdecyduje na to szczepienie. Może to jest tak, że jak ludzie zobaczą, bo może po prostu czekają, tak, na efekty tych szczepień. Może będą się przekonywać z czasem. Też dzisiaj pokazywaliśmy taki przykład z wrocławskiego Przylądka Nadziei, gdzie niestety szef tej kliniki stracił 14-letnią pacjentkę, której rodzice nie byli zaszczepieni. No, dziewczynka leczona onkologicznie i z dużym bólem mówi pan profesor, że to jest po prostu straszne, dlatego że ratują dzieci chore onkologicznie, udaje się przeszczep szpiku, a potem takie dziecko umiera z powodu COVID-u, panie profesorze. No to jest dramat. Zresztą my to widzimy również wśród osób w różnym wieku. W szpitalu naszym umarło dosyć sporo osób w podeszłym wieku. A dlaczego? Dlatego, ponieważ są to rodzice, są to dziadkowie przeciwników szczepień i również te osoby, które są przeciwne szczepieniom, nie pozwoliły zaszczepić osoby starsze, nie przywiozły. I to jest dramat, że zarówno, tak jak pani redaktor mówi, osoby w młodszym wieku, ale również i w starszym są pozbawieni szczepień. Ja usiłuję zrozumieć, co znaczy, przepraszam, jak pan mówi, nie pozwoliły zaszczepić, tak, w rodzinie, że są takie konflikty rodzinne, że ktoś z rodziny, nie wiem, nie pozwala się zaszczepić dziadkowi, tak, czy babci, czy rodzicom na przykład. To są, ja cytuję, wypowiedzi pacjentów. Popytamy się, dlaczego się pan nie, czy pani nie zaszczepiła? Dzieci pozwoliły, że nie pozwoliły, że nie można, nie przywiozły na szczepienia a tak dalej. No takie sytuacje się zdarzają i z takimi mieliśmy do czynienia. To są, cytowałem, wypowiedzi pacjentów. Czy zmieniali zdanie po tym, jak niestety doszło do tragedii? Różnie. Zdanie można zmienić, ale czas. Tak? Pan doktor Posobkiewicz. Właśnie. Nie można niestety cofnąć czasu. Ci ludzie, którzy część przychodzi do nich refleksja zbyt późno, część z nich przeżyje, może przekona wtedy swoich bliskich, że sami zrobili błąd, ale niestety czasu cofnąć już nie można. Nie możemy szczepić podczas czynnego zakażenia. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, profesor Wojciech Naumnik, szef szpitala tymczasowego w Białymstoku. Ruszyły już zapisy na szczepienia dla dzieci. Szczepić w zasadzie będzie można je już za chwilę tak naprawdę. I tak jak mówię, kilkadziesiąt tysięcy tych zapisów dziś już udało się zrobić. Ja za chwilę będę pytała ekspertów w kolejnej części debaty dnia o inflację. Rząd pisze do Komisji Europejskiej, by zmniejszyć VAT na paliwa. Te ceny paliw przed świętami mają spaść. Mamy to widzieć na stacjach benzynowych. Co z inflacją, co z cenami paliw, co z cenami prądu? O tym po przerwie. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Magiczne święta? Euro rozpala je w całej Polsce. RTV Euro AGD. Okazje na lepsze życie. Don't be afraid of your freedom.
libre. The original Eau de Parfum. Yves Saint Laurent. Happy holidays. Życie to droga, w której towarzyszą ci inni. Ważne, by iść nią w zgodzie ze sobą. I wtedy, niezależnie od tego, gdzie jesteś, jesteś u siebie. Spełniaj własne świąteczne życzenia z WKRUK. WKRUK od 1840 na zawsze. Wiele banków. Jeden numer do zastrzegania kart. 828-828-828. Zapamiętaj i zapisz. 828-828-828. Warto czekać na wyjątkową choinkę nawet cały rok. Teraz do planów w Hello 5G z Xiaomi Redmi Note 8 smartwatch w prezencie, a do tego aż 300 GB. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Dlaczego Rafa Holince od lat cieszy się zaufaniem milionów Polaków? Bo wspiera pracę wątroby i leczy niestrawność. Bo pomaga mi na ból brzucha i wstęcia. Bo to kompleksowo działający lek. A nie suplement diety. Rafa Holince to lek, któremu zaufały miliony Polaków. Leczy problemy trawienne związane z nieprawidłową pracą wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rafa Holince działa ochronnie na wątrobę i leczy niestrawność. Odliczajmy wspólnie dni do rodzinnych świąt, bo czas z bliskimi ma wyjątkowy smak. Świeży karp płat ze skórą 25% taniej, 2,99 za 100 gramów. Mleko łowickie 31% taniej przy zakupach za minimum 49 zł. 2,25 za litrowe opakowanie przy zakupie 12. I czekolada Finkers z całymi orzechami laskowymi 37% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Jest niezastąpiony w mojej kosmetyczce. Polecam Iza Kuć-Mierowska. Wypróbuj również nowość. Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Na święta w drogeriach Superfarm toniki Vitotal Gold dla kobiet i Vitotal Gold dla mężczyzn. Zdrowo dopasowane prezenty dla najbliższych. Vitotal Gold w drogeriach Superfarm w świątecznych cenach. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Kompleksowo wzmacnia organizm. Vitotal jest najlepszy. Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Ze sklepu, jak i z gospodarstwa. To ten sam pyszny karp z czystych, lokalnych stawów. Wybierz karpia i częstuj nim swoich najbliższych. Szczególnie w te święta. Karp. Zdrowy z natury. Zwalcz objawy przeziębienia już na starcie z Aspirin C. Witamina C wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa? Już jest Gripex Duo. Jedyna taka tabletka, dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Plus, najlepsza sieć 5G prezentuje. A dla mamusi? Idę go aktywować. I jeszcze stówę dostała. Tak, bo jak kupisz starter w plusie na kartę, to otrzymasz 100 zł w prezencie. Plus, wybierz swoje wszystko. Inteligentna suszarka Philips Sensei Q dostosowuje temperaturę suszenia do potrzeb Twoich włosów, aby chronić je przed zniszczeniem i przesuszeniem. Suszarka Philips Sensei Q. Piękne włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość. Automatyczna lokówka Philips Sensei Q. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Nie przegap najlepszych chwil przez kaszel. Weź Mucosolvan, potrójną moc na mokry kaszel. Mucosolvan. Szybko reagujesz, krócej chorujesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie zawsze możesz powiedzieć tak. Ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka.
Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem kryje wiele smaków w małych batonikach i przynosi wielką radość. Tak mało, tak wiele. Kinder Chocolate. A little, a lot. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór. Nie serwuj sobie choroby. Jesteśmy zgodnie z zapowiedzią, żeby mówić, no tak, o pieniądzach, o inflacji, ale to wszystko na tle cen paliw, cen energii. Ze mną w studiu dr Dawid Piekarz, Instytut Stasica. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry Jakub wieczór. Jakub Wiech, Defense 24, Energetyka 24, także jest z nami. Dobry wieczór. Panie Jakubie, niech pan powie, jak premier i rząd pisze do Komisji Europejskiej, że chce zgody na zmniejszenie VAT-u na paliwa. To będzie taka zgoda? To po to, żeby wszyscy wiedzieli, że rząd się stara? Czy to jest taki gest prawdziwy? Czy gest, który ma powiedzieć Polakom, słuchajcie, staramy się? To jest, myślę, że gest, który wpasowuje się w pewien ogólny klimat, jaki panuje w Europie w bieżącym czasie, czyli w czasie kryzysu energetycznego. I wielu Europejczyków, nie tylko w Polsce, cierpi wskutek rosnących cen energii, głównie gazu, ale też do pewnego stopnia cen paliw, a przede wszystkim też ceny elektryczności, która wynika między innymi w zachodniej Europie właśnie z ceny gazu. I ten kryzys energetyczny, który uderza w portfele Europejczyków, zmusił już kilka rządów do działania, między innymi Hiszpanię, Grecję, a też Francję skłonił do tego, by wyasygnować pewne kwoty i wesprzeć tych najbardziej dotkniętych kryzysem obywateli w ramach różnych programów pomocowych. Więc ten gest tutaj ze strony Warszawy jest po prostu też kolejnym krokiem, który myślę, że spotka się z życzliwym przyjęciem w ramach Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, z tego względu, iż Bruksela również widzi, że dzieje się coś złego na rynku energii w Unii Europejskiej. I że płacimy drogo, coraz drożej, końca podwyżek nie widać i światełka w tunelu też, tak? Niestety światełko w tunelu myślę, że przyjdzie dopiero w przyszłym roku i to po końcu sezonu grzewczego. Na razie nie ma co liczyć na szybką poprawę i warto też pamiętać, że ten kryzys powodują między innymi czynniki polityczne, jak chociażby działania Rosji ograniczającej podaż gazu na rynki europejskie. No właśnie, ale przed nami i tak drugie święta, droższe niż wcześniej, no bo po prostu mamy kwestie inflacyjne po pandemii i nie tylko. I panie doktorze, to kiedy w takim razie? Bo my chcielibyśmy już odczuć tę ulgę. To znaczy, ja myślę, że tak naprawdę, jeżeli wracając do kwestii paliw, no to najprościej rzecz ujmując, odczujemy ją pewnie w poniedziałek, kiedy wejdą w życie rządowe obniżki opłat danin narzutów, które są w cenie paliwa. Natomiast paradoksalnie powiedziałbym, no już w tej chwili odczuwamy, to znaczy o ile jeszcze parę dni temu ciężko było znaleźć stację, na której było poniżej 6, dziś już taką widziałem. Ja jeszcze nie. Dziś już taką widziałem. No tylko znowu, mamy bardzo, należy mi się do tego bardzo ambiwalentne odczucia. Dlaczego? Dlatego, że spadek cen ropy nastąpił po wykryciu wariantu Omikron z 80 bodajże 4 dolarów. Nawet momentami było poniżej 70. To chce pan powiedzieć, że się przestraszyli, że znowu wszystko stanie w związku z tym? Obniżyli, trochę powtórkę z tego, co było. Tak, bo zwróćmy uwagę, że generalnie od 2 lat, powiedziałbym, na rynku energetycznym prawa rynku mocno biją się, powiedziałbym, z pewną psychologią pandemiczną. I to jest trochę tak jak... No, w ogóle zwróćmy uwagę, że tak naprawdę my w ciągu właściwie 1,5 roku czy rządzący mają do rozstrzygnięcia problemy kompletnie, radykalnie o 180 stopni od siebie odległe. Ale to trochę znaczy... pan mówi tak, jakby to w ogóle było irracjonalne wszystko. Bo to trochę jest irracjonalne. To jest oczywiście tak, że to jest tak, że w momencie, w którym tak naprawdę zaczęliśmy mieć do czynienia z pandemią, wiadomo było, że obawy o to, że gospodarka się zatrzyma, świat stanie, samoloty przestaną latać, ludzie mniej będą jeździć. Na początku to w ogóle nam to do głowy nie przyszło, że to chyba tak się potoczy. Potem nagle obudziliśmy się w środku niczego. Tak, natomiast nagły spadek właściwie do 14 dolarów za baryłkę, a była sytuacja, w której tak naprawdę w kontraktach ropa była poniżej ceny, czyli ktoś był gotów dopłacić, żeby mu tylko zabrano tą ropę.
żeby ktoś nią coś zrobił, tak. No to umówmy się, no nie był to czynnik z jednej strony racjonalny, z drugiej strony no mamy w tej, mieliśmy znowu potężne wybicie, które też miało pewną podstawę racjonalną, czyli faktycznie gospodarki Dalekiego Wschodu odradzają się, potrzebują energii i tak dalej. No dobrze, tak więc dalej. Polacy lada dzień zawijając na stację zobaczą, że jest taniej. Jakub Wiech, no to jest też dobry efekt psychologiczny przed świętami. No bo też przecież jednak chodzi o to, że jak już usiądziemy przy stole świątecznym, to żeby nie narzekać na to, że to paliwo jest tak strasznie drogie, jak trzeba było do rodziny przyjechać z jednego tak punktu do drugiego punktu. Dokładnie. Natomiast tutaj w sukurs rządowi poszedł nie tylko wariant Omikron, tak jak słusznie zauważył pan doktor Piekarz, ale także decyzje takich gospodarek jak chociażby Stany Zjednoczone o tym, by uwolnić rezerwy strategiczne ropy i wrzucić je na rynek, żeby te ceny obniżyć. I takie działania polityczne dążące do tego właśnie, żeby ustabilizować nieco gospodarkę, również odniosły swój skutek w postaci tego, że ta ropa straciła, jeżeli chodzi o potencjał. W tym momencie jest względnie stabilna. Mam nadzieję, że wkrótce po tych pewnych zawirowaniach związanych z restartem gospodarczym po pandemii i z wysokimi cenami gazu ten szokowy wariant już będzie za nami i my możemy, będziemy mogli się cieszyć z niższymi. Na jak długo właśnie? Tego bym się chciała od panów dowiedzieć. Jeszcze pan Jakub Wiech, jak już przy stole świątecznym usiądziemy i trochę odetchniemy, to czy to jest takie działanie, które będzie miało skutek długofalowy? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy i potem za chwilę wszystko znów ruszy do góry? Jeżeli chodzi o ceny gazu oraz ceny paliw na stacjach, to trudno tutaj snuć długoterminowe prognozy, gdyż jesteśmy uzależnieni od rynków międzynarodowych, od sytuacji, jaka tam się tam ma miejsce. Natomiast jeżeli chcemy poznać taką pulę niezawodnych tematów przy świątecznym stole, to jednym z nich na pewno jest fatalna kondycja naszej elektroenergetyki, która będzie rzutować na coraz droższy prąd i te rachunki za energię elektryczną będą do nas przychodzić wyższe praktycznie co roku i na to się musimy przygotować. Jesteśmy niestety jedną z najbardziej emisyjnych pod kątem sektora energetycznego gospodarek Unii Europejskiej. Mamy 3 razy wyższą intensywność emisji z energetyki niż średnia unijna. Jesteśmy przez to dociążeni systemem handlu emisjami i dopóki on nie wróci do tych pewnych przewidywalnych ram, w których był jeszcze niedawno, jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, to będziemy widzieć na swoich rachunkach za energię elektryczną podwyżki. W tym momencie czekamy na to, jakie będą decyzje dotyczące taryf i jak wysokie będą rachunki w przyszłym roku. No i to będzie coś, co myślę, że powróci do nas nie tylko w te święta Bożego Narodzenia, ale też w Wielkanoc i nawet w przyszłe święta Narodzenia. Więc trzeba było przynajmniej ulżyć Polakom, jeśli chodzi o paliwa, o stacje benzynowe, bo jak mamy się pod koniec tygodnia dowiedzieć, jakie podwyżki cen energii nas czekają od 1 stycznia, to może się zrobić nieciekawie, panie doktorze. No niestety i te podwyżki, dokładnie tak jak pan redaktor zauważył, i te podwyżki niestety one w zasadzie wynikają dokładnie z systemu handlu emisjami. No w tej chwili eksperci spodziewali się, że cenę 60 euro za tonę zostanie osiągnięta za 2-3 lata, no to już niedawno było 90. Ale niech pan powie, czy to jest tak, jak mówił przed chwilą w tym programie minister Ozdoba, że ktoś tam spekuluje, gra tym wszystkim. Oczywiście, że tak. I po prostu bawi się tymi cenami, zarabiając gigantyczne sumy, a my płacimy coraz więcej. A więc właśnie dlatego uniknąłbym słowa bawi się, bo tak naprawdę to był pewien mechanizm, który... Brzydko się bawi, może tak. Znaczy, bo to był mechanizm, który tak naprawdę miał sprawić, że im mniej emitujesz do atmosfery, tym mniej tego potrzebujesz. Mhm. Natomiast dokładnie, jak w przypadku każdego dobra skończonego, no bo umówmy się, to nie jest tak, że tych uprawnień można wyprodukować więcej. Okazało się, że po prostu faktycznie system notowań zaczął to tak naprawdę zabijać, zaczął zabijać samą ideę. Na przykład znalazłem informację, że jedna z kolei zachodnioeuropejskich zaczęła wyłączać lokomotywy elektryczne, bo ich eksploatacja jest za droga i jeżdżą spalinowe, w ramach ochrony klimatu oczywiście, więc i nie emitowania dwutlenku węgla. To interesujący sposób. Jeden z polityków, Mariusz Witczak z Platformy, napisał dzisiaj, że te podwyżki i właśnie czy to tak może być, że sprzedawcy prądu chcą nawet 40% podwyżek. Czy to może być taki skok na rachunkach Polaków? Ja bym stawiał, że to będzie bliżej 20%. No. Bo to też pamiętajmy, to nie jest też tak, że my płacimy cenę rynkową. Cenę rynkową tak naprawdę płacą, powiedziałbym, przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, dla których jest inna taryfa. Urząd Regulacji Energetyki w jakiś sposób reguluje cenę dla odbiorców indywidualnych. Widział pan w sieci takie filmy?
zdesperowanych na przykład właścicieli sklepów, którzy mówią, że już nie są w stanie płacić dwukrotnie wyższego rachunku za gaz. Musi ktoś zamknąć biznes, dlatego że po prostu już nie dźwiga tych obciążeń. I nad tym się zastanawiam. To są rzeczywiste problemy w gospodarce, no nie mówiąc o tym, że na przykład mówi się o całych branżach i to nie tylko w Polsce, ale w Europie. Ja sobie myślę tak, ktoś dostaje wyższą kilkaset złotych ratę kredytu mieszkaniowego, hipotecznego. Za chwilę do tej samej rodziny przyjdzie o 20% wyższy rachunek za energię i ktoś prowadzi sklep i zamiast za gaz zapłacić 1700, zapłaci 3,5 na przykład. Myślę sobie o takich osobach, które w nowy rok witają z takimi właśnie obciążeniami. Tak, tylko zwróćmy teraz uwagę na przyczyny. Z jednej strony oczywiście mamy kryzys wywołany pandemią i jakby to jest poza dyskusją. No, z drugiej strony mamy tak naprawdę unijną politykę klimatyczną. Znowu, pewnie nikt przytomny nie powie, że nie należy chronić środowiska, nie należy chronić klimatu. Ale są tacy, którzy mówią, że mamy wypowiedzieć ten rodzaj polityki, bo on jest za szybki, zmusza nas do rzeczy zbyt drastycznych nie stać nas na to. O tym trochę mówimy, że z jednej strony nie dysponujemy poza atomem, no ale tutaj już wielokrotnie na tej antenie z panem redaktorem Wiechem mówiliśmy o tym, tak jak jest. To bezsensownie toczy się krucjatę przeciwko atomowi. No trochę nie dysponujemy technologią, która pozwalałaby nam produkować w miarę tanią i czystą energię. I faktycznie to nie tylko rząd polski, ale wiele rządów europejskich mówi, że tak, okej, ochrona klimatu, polityka klimatyczna jak najbardziej ma sens, tylko właśnie idziemy za szybko i idziemy w złym kierunku i tak naprawdę bardziej szkodzimy idei niż pomagamy. Mało tego, jest też informacja z dzisiaj, że rząd wystąpił albo zamierza wystąpić także o reformę systemu handlu emisjami. Dokładnie po to, żeby wyhamować proces wzrostu energetyki, no przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej. Jest tarcza antyinflacyjna, Jakub Wiech, która ma pakiet obniżek akcyzy, podatków. To ma przynajmniej na kilka miesięcy w sezonie grzewczym ulżyć Polakom, ale to jest znów takie działanie na kilka miesięcy. To jest działanie na kilka miesięcy, to jest działanie bardzo doraźne, ale to jest w tym momencie jedyny krok, jaki w zasadzie można wdrożyć, gdyż jeszcze raz podkreślę, tutaj odstawiając na bok kwestię gazu oraz cen paliw, nasz problem z elektroenergetyką zasadza się na wielu latach zapóźnień i braku konsekwentnej polityki transformacji energetycznej, którą powinniśmy przeprowadzać i wiedzieliśmy o tym od bardzo dawna. I ta struktura naszego miksu wytwórczego nie wzięła się znikąd, tylko się wzięła właśnie z tego, że myśmy jeszcze w tym roku, w roku 2021 oddawali do użytku nowe bloki węglowe, czego nie powinniśmy już robić. Myśmy powinni dawno temu skręcić w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych, w kierunku przenoszenia naszej elektroenergetyki na nowy poziom wskazywany przez politykę Unii Europejskiej, bo w tym momencie ta dyskusja, którą toczymy w kanwie właśnie pewnych działań rządu w kwestii jakiejś zmiany, jakiejś transformacji systemu handlu emisjami, to jest dyskusja, która tak naprawdę dotyczy tylko Polski. Mało które państwo w Unii Europejskiej rozumie jeszcze nasze zastrzeżenia dotyczące handlu emisjami, gdyż to jest system, który nie jest dolegliwy dla takich gospodarek jak na przykład Francja, która ma prawie bezemisyjną energetykę. No ale tu się różnimy i tego na razie przynajmniej nie zmienimy. Co my mamy zrobić tu i teraz, jak pan słyszy polityków takich, którzy mówią, że w ogóle mamy wypowiedzieć politykę klimatyczną Unii, na przykład. To znaczy, że są niepoważni, bo tego się nie da wypowiedzieć, zostając jednocześnie w Unii Europejskiej. Na to nikt nie dopuści, zwłaszcza nie pozwoli nam wyjść z takich regulacji jak system handlu emisjami. To jest prawo wspólnotowe, które dotyczy wszystkich członków Unii Europejskiej. I tutaj takie zmiany mogą być dokonywane co najwyżej na gruncie wspólnotowej korekty tego systemu, nie zaś jednostronnego zrzucania z siebie jego... Ale czy jest szansa na taką korektę w takim razie, jeżeli po prostu Polaków jest nie stać na płacenie takich rachunków? Bo jesteśmy właśnie w innej sytuacji, panie Jakubie, panie redaktorze, niż inne kraje. I po prostu, jak to się mówi potocznie, robimy bokami już, no. Myślę, że jest i te nasze argumenty, powiedziałbym, sprawiedliwościowe mogą zostać uwzględnione do pewnej szerszej wizji korekt tego systemu wynikającej z tego, że on po prostu jest szalenie nieefektywny. To znaczy w tym momencie te ceny uprawnień przyduszają spółki, które muszą wykupywać właśnie te instrumenty i z jednej strony nie zostają im środki na transformację, bo budżet musi iść na kupno uprawnień, które są coraz droższe. Z drugiej zaś strony odczuwają to konsumenci, którzy również są nastawieni coraz bardziej negatywnie do takich pomysłów jak polityka klimatyczna. To jest działanie przeciwskuteczne. To jest takie wylewanie tego dziecka z kąpielą, które
w dłuższej perspektywie może skutkować potężną reakcją społeczną, jaka wykolei lub spowolni politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To byłaby niepowetowana strata dla tego mechanizmu, jaki został stworzony przez Brukselę, żeby stworzyć takie właśnie spoiwo dla wszystkich gospodarek państw członkowskich. Ja w ogóle mam wrażenie, że jak państwo słyszą, bo słyszą często ten zwrot handel uprawnieniami, prawa do emisji i tak dalej, to wryło się to w pamięć, natomiast ludzie sobie myślą, ale jakie to ma przełożenie na mój rachunek, który ja dostaję od mojego dystrybutora i co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi to, że ja będę płacić, nie wiem, 50-100 zł więcej. No, bo w tej chwili główny wzrost cen energii elektrycznej w Polsce bierze się z wzrostu cen uprawnień do emisji. To znaczy, tłumacząc, jak to wygląda. Jak najprościej. Jeżeli spalamy tonę węgla, dajmy na to, emitujemy dzięki temu, ja wiem, pół tony dwutlenku węgla i musimy kupić prawo do emisji. Żeby to zrobić. Tak. Jeżeli byśmy na przykład spalali gaz, no to wtedy na przykład byłoby to 0,2 tony, więc płacimy mniej, kupujemy tylko 0,2 tony. A jeżeli robimy ze źródeł bezemisyjnych, na przykład odnawialnych źródeł energii, no to nie płacimy. Szanowni państwo, politycy się na coś umówili. Okazuje się, że nie wszyscy są w stanie temu sprostać. Płacimy my w rachunkach. Ile zapłacimy? Państwo dowiedzą się pod koniec tygodnia, jak te rachunki przyjdą. Na stacjach, jak słyszymy, na razie przynajmniej będzie taniej. Panowie, bardzo dziękuję. Dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica, Jakub Wiech, Defens 24, Energetyka 24. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Przemek Talkowski, magazyn Raport. Już za chwilę. Przemku, co u ciebie? Dobry wieczór. Drożeją nie tylko rachunki za energię, ale także zabawki. A skoro szał przedświątecznych zakupów już się zaczął, to podpowiemy państwu, na co zwracać uwagę, kupując prezenty dla naszych pociek. No i oczywiście, które zabawki podrożały najbardziej. W raporcie także najbardziej poszukiwana na świecie Polka. Znowu w rękach policji. Zaczynamy o 21:00. Magazyn Raport, Przemysław Talkowski. Ja dziękuję za dziś. Do jutra, do 19:50 zapraszam na debatę dnia wtedy i życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz. Dramatyczna walka ojca o życie chorego syna. Po prostu mi powiedział, że umrze. Prost, anestezjolog. Dlaczego nie mógł być przy nim w szpitalu? Wiedziałem.